Hej, właśnie wstałam i zapraszam na mój daily vlog. Ubieram koszulę w kratę, koszulkę z misiami, rurki i buty z Iron Fista, ale ja najbardziej kocham skarpetki i takie wkotki są słodkie. W autobusie zazwyczaj śpię po nieprzespanej nocy i jestem smutna, bo muszę iść do szkoły. W drodze do szkoły, let me take a selfie. Idziemy teraz z Olgą sobie coś zjeść, takie śniadanko dzienne, nie Olguch? Pyszne musli. No more clouds, no more rain. Teraz czekam na mojego tościka. Nie, że jestem wykończona. Takie. Ja jestem wyjedzona. W arkuszu co miałeś? Aha, tu się nagrywa. Szkoła to coś strasznego. Mimo, że na praktycznie każdej lekcji siedzę z Olgą i no rozumiecie, i tak jest źle. Po szkole strasznie zmęczona w autobusie, zasypiam z słuchawkami na uszach, no masakr. Przyjechałam właśnie do domu i teraz prawdopodobnie przywita mnie mój Meruś. No! Co to jest? Co to za mnie? Co? Kto mnie wita? Kto mnie wita zawsze w domku? No kto jest taki miły? Dobrze zagrałeś do filmu, dobrze. Zaraz zobaczę, co mi tutaj zrobili na obiad rodzice. Matko, jakie przepyszne dewolaj z ziemniakami, sosem grzybowym i marchewka z groszkiem. Mniam! Mój obiadek zjem sobie na balkonie, piękne, świeże powietrze. Tutaj... No chodź, tutaj się jeszcze pokaż. No co tam obserwujesz ulicę? Co tam jest ciekawego niby? No, pewnie będziesz chciała ode mnie dewolaja, nie? Łakomczuszku mały. Dobra, i w tym momencie powiem wam szczerze, że moje dni dzielą się na te, w których po szkole śpię i na te, w których po szkole kręcę filmiki. Także jeśli dzisiaj nagrywam film o kręceniu filmu, to pokażę wam trochę abstrakcyjną wersję mojego dnia i no rozumiecie, zrobię kilka rzeczy, które być może nie robię na co dzień, ale rozumiecie, daily vlog. Idę właśnie na spacer z Merusią, która sika. Super. Idziemy na spacer i spotkamy się z Karolem. Z bzdurnym kartonem. Wiecie, jak już później macie znajomych youtuberów, to nie możecie mówić imieniem, tylko nickiem kanału. Meruś, nie podrywaj. Patrzcie, to idzie. Idzie on. Matka, jak mi się ręka szczęsie. O jedzie, mamy te same koszule. No niemożliwe. Ja rano do szkoły ubrałam tą koszulę i okazało się, że Karol na spacer założył swoją taką koszulę. Także poleciałam szybko do domu specjalnie, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości i powiedzieć, że mamy, Karol, ile koszuli? Dwie, to znaczy dwie. Mamy dwie koszule, jedną ma Zuzia, drugą ma ja, to są koszule robocze. Są identyczne koszule, bo to jest w ogóle przypadek, nie Karol? My to kupiliśmy naprawdę, nie chcieliśmy kupić tych samych koszuli. My nie... nie? Przypadek! Nie, nie sądzę, chciałam powiedzieć. A czemu tak patrzysz? Nie wiem, kurde, nie wiem co powiedzieć, w ogóle głupio mi. A nie chcesz usiąść po tej stronie? Będziesz widziała się w obiektywie? No, nie muszę się widzieć. No powiedz, jak się cieszyłaś, że na spacerek idziesz. Czemu wąchasz roślinkę? Aha, coś chciałam powiedzieć. Słyszycie ale takie... Traktor na drugiej stronie jeziora. Nie wiem czemu tam daleko on jest, ale słychać tutaj jakieś prrrr. Pewnie tak słychać, nie? Prrrr. No merci, chodź! I ty... No chodź! Jeju! No co? No ej, wiem, że mam fajne buty! Merci! Jest... O ja! Uuu, co tu się wyprawia? Meruś, wiem, że jest jesień, ale liście nie są za smaczne, wiesz? Meruś! Ale jesteś naprawdę przekonany, że chcesz to zrobić? Pokaż, jakim jesteś hardkorem.
O Jezu, szpan na wiochę, Jezu. Myślisz, że ja bym tego nie zrobiła? No i masz rację. Jest zachód słońca, wracamy właśnie, idziemy zrobić sobie deserki u mnie w domu i później Karol spala do chaty, nie? Musimy się uczyć na następny dzień w szkole i w ogóle. To są nasze deserki, szarlotka, lody waniliowe, toffee, sos malinowy. Karol? Polecam, moje życie, moja szarlotka. Siedzimy sobie z Karolem i Julią i jemy szarlotki. Bardzo pysznie zrobiłam szarlotki, najpyszniejsze. Wszyscy się tak zdziwili, że umiem gotować. Fajny dzień dzisiaj. Jest 19, my sobie tutaj z Karolem chipsy jemy i mamy tymbarki. Karol, otwieramy! Kto? Już otworzyłem, łap okazję. Łap okazję? Uwielbiam tymbarki jabłko arbuz. To nie jest zabawne. Ja mam jakąś edycję. W drugą Co masz? Łap trochę pozytywnej energii z Buźką. Nie ma to jak kolacja. Teraz już wracamy z Karolem, trochę go jeszcze odprowadzę, ale fajnie było, nie Karol? Jezus. No miło, miło, bardzo przyjemnie. Na YouTubie siedzieliśmy jak takie jakieś cywele, po prostu wszystkich takich YouTuberów oglądaliśmy, komentowaliśmy, nie? Teraz się nie widać, że jesteś mrocznym rycerzem jakimś takim. Dobra, czekaj jeszcze szybko pod lampę, żeby... Może się pożegnamy tu jeszcze? O! Teraz na przykład, jak was widać. To papa! Komentujcie, subskrybujcie! A, kanał Karola jest w opisie, w linku sobie, nie? Karol, reklama, no Karol, musisz... Dwa chwile prawdy. Nie, jesteś głupia. Lampa zgasła! To jest jakieś przeznaczenie! Ej, Karol miał mówić i lampa zgasła. O. No bo ja! Bo ja. Nie wiem, Karol, no weź to, ty to głupie. Zapraszam na mój głupi kanał. Bzdurny kanał, nie głupi, no dobra. No ale z głupimi filmikami. No. Zapraszam na mój bzdurny kanał, bzdurny karton dokładnie. Karol jest nerdem jakimś dziwnym. Dobra, nara, pa, pa.